Cześć, z tej strony Pan Deserek. Dzisiaj chciałbym Wam zademonstrować, jak w domu można zrobić wspaniały deser. Waflowe batoniki z pianką. Przepis jest bardzo prosty, natomiast wymaga od nas chwilę cierpliwości przy jego wykonaniu. Wszystkie składniki są zamieszczone na naszej stronie www.deserek.tv. Zatem teraz przystąpmy do przygotowania naszego deseru. Do szklanki wsypujemy pierwszy rodzaj galaretki, zalewamy gorącą wodą szklankę i dokładnie mieszamy. Następnie odstawiamy do wystudzenia. Przygotowaną formę lub blachę wykładamy folią spożywczą, następnie przycinamy wafel na wymiar, tak aby dokładnie pasował do naszego dna podłożenia. W kolejnym kroku do wysokiego naczynia wlewamy połowę mleka skondensowanego, dodajemy cukier waniliowy i wszystko dokładnie mieszamy, ubijamy na pianę. W kolejnym kroku do drugiej szklanki wsypujemy drugi rodzaj galaretki, zalewamy niewielką ilością wody i dokładnie mieszamy, aby galaretka rozpuściła się. Następnie dolewamy ją do połowy mleka kondensowanego i dokładnie wszystko ubijamy, mieszamy i odstawiamy do wystudzenia. Poczekamy, aż delikatnie zacznie nasza pianka krzepnąć. Następnie wylewamy ją do formy jako pierwszą warstwę i wkładamy do lodówki do zamrożenia. Na zamrożoną warstwę wylewamy gęstniejącą galaretkę, wcześniej przygotowaną, i ponownie formę wstawiamy do lodówki. Następnie do szklanki wsypujemy żelatynę, wsypujemy galaretkę i zalewamy niewielką ilością wody i dokładnie mieszamy i odstawiamy do wystudzenia. Po wystudzeniu naszą galaretkę z żelatyną dolewamy do pozostałej ilości mleka kondensowanego i wszystko dokładnie mieszamy, ubijamy na pianę. Po wyjęciu z lodówki wcześniej przygotowanych dwóch warstw, już zmrożonych, na nie wylewamy właśnie piankę mleka kondensowanego z żelatyną i z galaretką i czekamy, aż delikatnie zacznie się ścinać. Wtedy jako ostatnią warstwę dodajemy wafel, delikatnie dogniatamy i wkładamy ponownie do lodówki do całkowitego zmrożenia. Więcej ciekawych przepisów na smaczne i proste desery znajdziecie na naszej stronie www.deserek.tv. Serdecznie zapraszam do odwiedzin.